Dzień dobry, starszy sierżant Paweł Łyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Sztumie. Dziś około godziny 6.20 na drodze wojewódzkiej W519 pomiędzy miejscowościami Folwark a Stary Dzierżgoń doszło do wypadku drogowego. Osobowy Volkswagen zderzył się z ciężarową Scanią. W wyniku tego zdarzenia śmierć na miejscu poniósł kierujący Volkswagenem 59-letni mężczyzna, mieszkaniec Starego Dzierżgonia. Na miejscu zdarzenia pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Droga będzie jeszcze zablokowana przez kilka godzin. Do tego czasu policjanci wyznaczyli objazdy.